Jestem w Krakowie. To jest Escola Mobile Live. Bardzo nam miło, że jesteście z nami, że nas oglądacie, że nas słuchacie. Jesteśmy w Krakowie, jestem w Krakowie w takiej bardzo fajnej kamienicy. Przedwojennej kamienicy. Przedwojenna. Po schodach trzeba było wejść. Nie ma lekko, cztery piętra. No, szczególnie jak masz ten cały staw, te wszystkie rzeczy, które masz. Bez stawu też nie jest przyjemnie. No, ale ja mimo tego, że tak wygląda, to ja jestem biegaczem, to okay. No, nie spłaciłem się. Life Kid, Jakub Pawelski. Zgadza się jak do tej pory. Siema, dzień Siemanko. Dobry. Cześć, miło poznać. Fajnie, że jesteś. To jest Jakub Pawelski. Jakub Pawelski to jest człowiek CEO, który CEO Life Kid, takiej aplikacji, która mam nadzieję zatrzęsie i to bardzo dobrze żłobkami. I przedszkolami. I przedszkolami. Dokładnie. Mimo tego, że mamy taki dosyć ponury okres teraz, że... No zwłaszcza w mojej branży. No właśnie. Koronawirus nie jest no właśnie. Śmieszny. To się dzieje. Dzieje się u ciebie w twoim miejscu, w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w kwaterze głównej Life Kid. Tak. Znaczy w kwaterze głównej Life Kid jeszcze się nie dzieje, mam nadzieję. Mam nadzieję, że się dzieje w biznesie. Dzieje się w biznesie, w koronie nie bardzo. Dzieje się też teraz w naszym biurze w Freiburgu, bo o ile jakby HQ i główna jakby siedziba jest tutaj w Krakowie, to mamy jeszcze mniejsze biuro we Freiburgu, gdzie siedzą trzy osoby. W niemieckim Freiburgu. Tak, w niemieckim. Wszystko jest okej. Zrobiłem pewien research. To dobrze. Pozdro Rob Gryn. Bardzo fajnie tam pogadaliście o tak naprawdę o życiu trochę bardziej. No to na pewno nie o produkcie. No właśnie dlatego tak pomyślałem, że bardzo fajnie będzie ciebie zaprosić do rozmowy o produkcie, o tym, żebyś opowiedział o Life Kid, bo z tego, co ja zacznę, to jest rzecz taka, ta aplikacja jest taka, że ma bardzo humanistyczne podstawy. Na pewno. Dla naszych dzieciaków, wszystko tak. Dla naszych dzieciaków. No to takie na rozgrzewkę pytanie. Co cię fascynuje w tej branży, gdzie teraz twoja aplikacja się rozpycha, gdzie twoja aplikacja rośnie? Wiesz co, najfajniejsze jest to, że to nie jest jakaś nisza tylko i wyłącznie dla specjalistów, tylko to jest coś, co dotyka wszystkich. Wszyscy mamy dzieciaki w żłobkach, wszyscy byliśmy w przedszkolu i mamy jakąś styczność z tą branżą. I to, w jaki sposób my ten produkt stworzymy, to, co on będzie robił i tak dalej, jest po prostu widoczne na ulicach. To znaczy, wcześniej pracowałem w firmie, która robiła aplikację point of sale na stadiony i to nie było coś, co byłeś w stanie, wiesz, zobaczyć w codziennym życiu no efekty swojej pracy. Trzeba mieć bilet, tak? Trzeba mieć bilet, te stadiony były w Stanach, a my w Polsce, więc jakby... Aha. Wiesz, a jeszcze były wizy. Wizy i dużo większy próg wejścia, jeżeli chodzi o koszty wyjazdu, przynajmniej dla mnie wtedy. Więc ja jakby nie widziałem efektu swojej pracy tak w dniu codziennym. Natomiast teraz, zwłaszcza jak przekroczyliśmy tam około 50 tysięcy aktywnych rodziców, no to ci ludzie po prostu są wokół ciebie, nie? Pojawiasz się gdzieś na imprezie, weselu, konferencji, gali i prawdopodobnie ktoś wyciągnie telefon i ci pokaże, że ma aplikację. I to samo, jeżeli chodzi o obecność w przedszkolach. Teraz jesteśmy już w ponad 600 przedszkolach i żłobkach. No i to powoduje, że to, jak wygląda teraz zarządzanie tego typu placówką, w dużej mierze już powoli zaczyna zależeć od nas. Czy zależeć to jest może brzydkie słowo, ale że my jesteśmy w stanie kreować faktycznie tą rzeczywistość, która tam się dzieje. Bo to jest zapomniana branża, jeżeli chodzi o cyfryzację. Troszeczkę taka właśnie poza radarem, nikt o nich nie pomyślał, nikt nie chciał dla nich nic zrobić. Mimo tego, że rynek jest bardzo duży, bardzo wdzięczny i biznesowo jest po prostu interesujący. No i my mamy okazję teraz być tymi pierwszymi, którzy po prostu to robią. Czyli wpływ na życie społeczeństwa, wpływ na to, dokładnie. Na to, jak żyjemy. Tak, tak. Wcześniej pracowałem po tym amerykańskim produkcie nad aplikacją Mobile Pay. To jest coś, co jest używane przez 4 miliony ludzi w Danii, przy populacji 6 milionów, to znaczy, że używają tego wszyscy. Wiary. Tak, no to jest główny środek płatniczy w tym kraju. I tam... Tak, rzeczywiście, bo jeszcze Dania w ogóle chyba bardzo mocno przechodzi na bezgotówkowe, czy już przeszła mocno na bezgotówkowe. Jakby formalnie jeszcze nie przeszła oczywiście, ale jakby jeżeli chodzi o trendy w społeczeństwie i takie nawyki behawioralne, to w 100% bezgotówkowy naród. No i robili to przez naszą aplikację, przez Mobile Pay. To jest taki odpowiednik Revoluta. Znaczy ja tam byłem tylko, wiesz, jakby programistą. No i tam bardzo mi się spodobało to poczucie, że... nie pracujesz tylko i wyłącznie po to, żeby pokończyć sprinty, żeby dowieść to, co tam project manager obiecał i tak dalej, tylko naprawdę dowozisz, wiesz, dla
realnej, dużej grupy ludzi, która po prostu chce nowych rzeczy, nowych funkcjonalności, poprawek i tak dalej. Jest otwarta jeszcze chyba na takie nowości. Pamiętam, pracowałem przez kilka sezonów za studenta w Danii i to był moment, kiedy byłem zachwycony tym, że dostałem kartę od razu przy wypłacie, założyli mi kartę w banku. Właśnie w tym, chyba w tym banku, w duńskim banku, jeden wielki bank. Tak. Ale wracamy, bo dzieciaki. Dzieciaki to jest bardzo wdzięczny temat. Wszyscy lubimy dzieciaki. Tak. Fajnie jest jak dzieciaki. No i fajnie jest, jak jest przedszkole. No, przedszkole to chyba była pierwsza szkoła życia dla nas. Dla każdego, kto chodzi do szkoły, to chyba była pierwsza szkoła życia. Żłobki mnie ominęły, bo jak ja byłem mały, to jeszcze ten trend w ogóle w Polsce nie istniał. Aha. W twoim przypadku myślę, że powiem, że podobnie. No nie. To... Ale przedszkole tak. Nie pamiętam zbyt dużo. Ja pamiętam. Oj, to były piękne lata. No to ta aplikacja bez chyba takiego zbytniego naciągania można powiedzieć, że aplikacja może w jakiś sposób ulepszyć lata dzieciaka. Jeżeli taki bąbel dzieciak chodzi do przedszkola, a mama może w jakiś sposób kontrolować to, jak chodzi do przedszkola, to jest po pierwsze bezpieczniejsze. Mhm. Po drugie, na pewno jest aspekt biznesowy dla samego przedszkola, bo możesz zgłosić, że twój dzieciak, wyjeżdżamy albo dzisiaj nie przyjdzie, nie? Znaczy wpływ, jaki nasza aplikacja ma na dzieciaków, jest jakby pośredni, bo my dostarczamy przede wszystkim narzędzie do zarządzania żłobkami, przedszkolami. Rozliczenia, płatności, ogłoszenia, komunikacje z rodzicami, raporty, cała jakby ta papierologia. Mhm. No i jeżeli cała jakby personel, czy wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja spędza mniej czasu na papierologii, no to coś w tym czasie muszą robić i w końcu wracają do tego, żeby zajmować się dziećmi. Oczywiście ja tutaj bardzo dobry kierunek. Wiesz, ja tutaj sobie żartuję z tym, że w końcu wracają, po prostu pamiętam, że moja mama naprawdę była odciągana na wszelkie sposoby od tego, żeby móc skupić się na tym, co jest w tym biznesie najważniejsze, czyli na dzieciakach. Mhm. Bo jakby nakład papierologii i pracy organizacyjnej, jaka jest za takim żłobkiem, jest naprawdę niesamowita. No to jest jeszcze wykańczające. Wypełnianie papierów jest po prostu męczące, jest tak. Nudne, a jeszcze musisz to zrobić. I komunikowanie jakichkolwiek informacji, czy w ogóle jakby wymiana informacji między tobą jako personelem, a grupą 50 ludzi, gdzie jeszcze jest i ojciec, i mama, którzy niekoniecznie zawsze, wszystko między sobą uzgadniają. I każdy myśli, znaczy mam poczucie, że ich dziecko jest najważniejsze, więc każdy wymaga atencji, opieki. To nie jest tak, że wywalisz kartkę na ścianę z ogłoszeniem, jakimś taką o suchej treści, nikt ci nie przyjdzie się dopytać, skomentować i tak dalej. Więc jakby my, dostarczając to narzędzie, które paradoksalnie nie jest zupełnie dla dzieci, no dzieciakom dajemy dosyć dużo, bo dajemy im znowu to skupienie. Skupienie personelu, czyli żeby wychowawcy faktycznie mieli dużo więcej jeszcze czasu dla nich. A to też jest, czas jest walutą. Uwaga człowieka jest walutą. Zwłaszcza w tym początkowym okresie. Tak. Fajnie. To co jest w takim razie takim obecnie największym wyzwaniem dla LifeKida? Co jest wkurzające w tej branży? Takie rzeczy, że... Aha. No życie, po prostu czasami ręce opadają. Znaczy to nie jest może największe wyzwanie w chwili obecnej dla mnie, ale to jest coś, z czym na początku mieliśmy duży problem i z czasem chyba to po prostu troszeczkę się rozmyło albo nauczyliśmy się sobie z tym radzić. Czyli to, że ta branża, tak jak wspomniałem, jest troszkę zapomniana, jeżeli chodzi o cyfryzację, czyli... Ciężko się wchodzi po prostu? Tak, tylko żeby aplikację użyć? Wiesz co, nawet nie. To są bardzo trywialne sprawy, to znaczy, jeżeli mamy jakąś firmę, albo nie wiem, szkołę podstawową i chcemy tam im dać e-dziennik, prawdopodobnie jest tam jakaś sieć Wi-Fi, mają komputery, nie wiem, czy mają tablety, w moim technikum były, ale pewnie może to nie jest reprezentatywny przykład. Natomiast w takim żłobku my chcieliśmy dostarczyć aplikację, czyli aplikacja kosztuje x złotych miesięcznie i myśleliśmy, że my tylko i wyłącznie sprzedajemy to, a my sprzedawaliśmy też to, że jakby pośrednio, że mają mieć tam internet jakiś, że mają mieć jakieś urządzenie mobilne, wiesz, i to było na początku coś totalnie teraz nie do przejścia. Skostnienie technologiczne? Tak. Słaba infrastruktura? Tak, no bo po co była im ta infrastruktura wcześniej, w sensie nie było jakiegoś konkretnego powodu, co powodowało takie złe wrażenie ze strony żłobka, że nasza oferta jest bardzo droga, bo trzeba kupić jeszcze telefony, trzeba kupić internet, zamontować to i tak dalej, nie?
a to jest coś, czego na przykład na wielu rynkach już nie masz. No jeżeli ktoś ci oferuje, nie wiem, na oprogramowanie do nagrywania podcastów, no to nie dziwisz się, że musisz kupić mikrofony, że musisz mieć laptopa, żeby odpalić to oprogramowanie i tak dalej, nie? A w tej branży faktycznie troszkę musieliśmy poprzecierać szlaki i z tym na początku powalczyć. Pamiętam, że przez długi czas my w ogóle zajmowaliśmy się też sprzedażą tych urządzeń, w sensie, że to była tak... samych urządzeń. Tak, tak, na samym początku, powiedzmy przez pierwsze tam, nie wiem, 40 przedszkol żłobków, to my gdzieś zamawialiśmy te urządzenia, odsprzedawaliśmy i w ogóle, wiesz, jakby bez zysku. Zaraz, ale nie komórki, tylko urządzenia... Małe tablety. Tak, żeby, tylko po to, żeby ułatwić ten proces, że proszę się nie martwić, że potrzebny jest ten tablet, no nie? My wszystko załatwimy. Pod nos pani podsadzimy. Tak. No ale na dłuższą metę to jest, wiesz, nieskalowalne. My to robiliśmy na początku, żeby... rozkręcić. Tak, żeby walczyć z tym pierwszym progiem, jakim było to skostnienie technologiczne, tak to nazwijmy. No, brak infrastruktury, już możemy to, wiesz, nazywać wymiennie. To jaki miałeś najciekawszy moment w użyciu jakichś takich argumentów, jakoś najśmieszniejsza albo najciekawsza sytuacja, w którym przełamałeś lody i nagle pan dyrektor, pani dyrektor przedszkola, żłobka powiedział, okej, biorę. Wiesz co, to jest pytanie do mojego wspólnika albo do zespołu handlowego, bo my podzieliliśmy sobie rolę bardzo jakby tak jasno i klarownie. To znaczy mój wspólnik Mateusz Kulesza odpowiada za cały sprzedaż, obsługę klienta i tak dalej, a ja odpowiadam za technologię i wszystko ze strony biznesowej. Przez co ja muszę być bardzo blisko klientów, użytkowników, ale nie jestem osobą, która kiedykolwiek tak codziennie, daily sprzedawała nasz produkt. No to trochę o aspektach technologicznych. Ile aplikacja ma ściągnięć obecnie, pobrań? Wiesz co, ściągnięć nie wiem, przyznam szczerze. To jest coś pomiędzy pewnie 40 a 70 tysięcy, ale najmniej to liczymy, bo to jest jakby dla nas kompletnie nieistotna metryka. Czymś, co jest dla nas bardzo ważne, to są użytkownicy, którzy są faktycznie aktywni codziennie. To jak codziennie po kilka minut. To jest teraz lekko ponad 50 tysięcy ludzi w LiveKidzie i 80-90, w zależności od dnia, tysięcy w aplikacji Baby Manager, bo mamy jeszcze aplikację, która nie jest systemem dla żłobków i przedszkoli, w którym rodzice pośrednio jako odbiorcy treści o ich dzieciach uczestniczą, tylko mamy też aplikację tylko dla rodziców, która jest takim trackerem, dzienniczkiem dla noworodka, jakby grupa wiekowa 0-3 dzieci, gdzie sobie zapisują wszystkie informacje o śnie, tym, co robiło, z której piersi jadło, ile spało, kiedy robiło kupę i tak dalej. Wszystkie informacje, które ja nie mam o tym pojęcia, w sensie, że coś takiego się robi. To jest w ogóle zabawne, w jaki sposób my wpadliśmy na to, że chcemy tą aplikację Baby Manager odkupić od poprzednich właścicieli i jakby przejąć cały projekt, bo szukaliśmy bardzo długo narzędzia i w ogóle jakiegoś produktu cyfrowego dla rodziców, którzy nie mają jeszcze dzieciaków w żłobkach. Bo LiveKid jest jakby dla nich bezużyteczny wtedy, nie są w stanie nawet z niego skorzystać. No tak, taki mały tak, bo dzieciaczek leżący. Dokładnie, tak. Bo LiveKid jest dla nich oknem na świat, na to dziecko, żeby mieli wszystkie informacje, jak ono już jest w jakimś przybytku, nie? W jakimś żłobku, w przedszkolu. Tak, tak. A jeżeli rodzice nie mają jeszcze dzieciaka w żłobku, no to nie byliśmy w stanie nic im zaoferować. No i w tym momencie jakoś magicznie trafiliśmy na Baby Managera, czyli najpopularniejszą aplikację jakby w Europie, która się tym zajmuje i w Polsce. No i udało się dogadać warunki finansowe i tyle. Ale czekaj, bo planujecie trochę... połączenie. Tak, długofalowo chcielibyśmy to na pewno Life połączyć. Baby. Wiesz, jakby, jak to się będzie nazywało, to zobaczymy. Na pewno nie chcielibyśmy ani wygaszać brandu Baby Manager, bo on jest bardzo mocny, silny i nawet nasz lokalny partner w Szwajcarii, jak powiedzieliśmy mu, że robimy coś takiego, to mówię, no tak, korzystałem z tej aplikacji. Także to jest naprawdę, no tam się przewinęło 500 000 rodziców, takich bardzo aktywnych. Tylko tam jest bardzo krótki cykl życia, nie? Bo ta aplikacja jest użyteczna faktycznie, kiedy masz noworodka. Tak. Dobra, już wiem, do czego piłem, do tego, że tak długo szukaliśmy tego produktu dla rodziców, że wpadł nam w ręce Baby Manager. No i teraz mamy w końcu rozwiązania dla całego przekroju, czyli od momentu, kiedy dziecko się rodzi, do momentu, kiedy idzie do szkoły podstawowej, nieważne, czy jest w placówce, czy nie jest w placówce, to mamy jakiś produkt, jakąś aplikację, żeby ich tam mieć. Synergia między tymi aplikacjami jest dość duża. Będzie trzeba bardzo myśleć nad tym, jak wykonać ten... jak przeprowadzić rodzica przez ten pośredni moment, kiedy on jeszcze nie jest jeszcze w LiveKidzie, a jeszcze w Baby Managerze, jak sprawić, żeby to przejście było jak najbardziej
przyjemne dla użytkownika. No, trzeba wymyślić jakąś sprytne zdanie, które sprytny sposób, żeby... No, słuchaj, już... Czary mary. Gdyby to było proste, to nie mielibyśmy po co chodzić codziennie do biura. W tym biurze się dzieje. Słychać, że za drzwiami ludzie rozmawiają. Słychać, że za drzwiami ludzie mają na sercu te dzieciaki. Fajnie jest mieć taki zespół, który jest tak, jakby zespół to oddany. Jest nasze największe aktywo. Zawsze to mówię, bo no firma to jest na koniec dnia nic więcej jak grupa ludzi. My nie mamy żadnego IP, w sensie takiej własności intelektualnej, wiesz, opatentowanej. To nie jest jakby firma, która neurobiologiczny jakiś kombajn wymyśliła. Mhm. Rozwiązanie samo w sobie jest dosyć proste, w sensie tutaj nie ma żadnego rocket science. Oczywiście, żeby to ubrać w użyteczny interfejs i faktycznie rozwijać ten produkt na rynku, który jest dziki jeszcze, w sensie nie jest ułożony, to jest bardzo duże wyzwanie, natomiast nie ma tutaj czegoś takiego, że jestem w stanie wyrzucić wszystkich ludzi, wyrzucić siebie, dać jakieś, wiesz, zamienniki rynkowe i że to na pewno będzie działało ciągle tak samo. No nie, ci ludzie są u nas najważniejsi i oni wszyscy nie dość, że czują produkt, rynek, wizja i no z tego jesteśmy najbardziej zadowoleni. No i edukujecie tak naprawdę, w jaki sposób przebijacie się. Wracam do tego skostnienia technologicznego, to oprócz tego, że w jakiś sposób przebijacie się do różnych przedszkoli, teraz już mam wrażenie, że też przedszkola też zaczynają do was przychodzić. Tak, jest jakby coraz więcej, powiem brzydko, sprzedaży, ale generalnie coraz więcej przedszkol zaczyna i żłobków korzystać, dlatego że się odzywają do nas, niż my jakoś tam odzywamy do nich. Praca u podstaw wychodzi. To znaczy rezultaty pracy u podstaw. Tak, jakby marketing szeptany to jest coś, co prędzej czy później... Bardzo lubimy, to jest tanie, w sensie już tak mówiąc, jeżeli chodzi o koszt pozyskania klienta, i jest najfajniejsze, tak? Bo to jest, nie ma nic przyjemniejszego niż tak naprawdę pozwalanie komuś, żeby zaczął korzystać z twojego systemu, bo to wtedy się do tego jakby sprowadza, nie? Jak kupiliście Baby Managera, to musieliście zrobić redesign, musieliście to przerobić? Nie, w tym momencie to są dwa osobne brandy z osobnymi grupami użytkowników i tak dalej. Tak jak wspomniałem, my bardzo nie chcieliśmy, żeby to było coś takiego, że my to kupujemy i gdzieś tam migrujemy ludzi na LiveKida, dorabiamy funkcjonalności, wygaszamy tamtą apkę i tak dalej, bo ona ma naprawdę bardzo fajny brand, który właśnie w marketingu szeptanym funkcjonuje, to znaczy oni, poprzedni właściciele Baby Managera, nie inwestowali w płatne kanały akwizycji użytkowników, więc to te 90 tysięcy aktywnych miesięcznie użytkowników, to są ludzie, którzy są z polecenia, bo zobaczyli, że jakaś na placu zabaw inna mama korzysta. Tak, dobrej aplikacji. Tak, to jest bardzo dobry produkt. No to ja ciebie pochwalę, bo to znaczy, że ludziom się po prostu to podoba. No, ja jeszcze nie mogę sobie przypisywać sukcesu Baby Managera, bo to jest zasługa Bruna, Dawida i innych poprzednich właścicieli. Natomiast oni przede wszystkim świetnie trafili w potrzebę. Tak jak ja znałem potrzebę od podszewki, bo moja mama prowadziła żłobek i byłem w stanie odpowiedzieć ze świetnym produktem, który po prostu rozwiązuje problemy. Tak oni, mając dzieciaczki małe, wiedzieli, czego tacy rodzice, którzy są, tutaj powiem, lekko nadgorliwi moim zdaniem, czego oni szukają. No my naprawdę murzyliśmy się nad tym produktem dla rodziców noworodków przez pół roku i nie byliśmy w stanie nic wymyśleć, bo u nas w biurze dzieci ma kilka osób. Bo my jesteśmy bardzo młodym zespołem, gdzieś od 20 do, nie wiem, 37 lat i więcej jest pewnie 25 niż 35, więc jakby u nas dzieci są rarytasem w biurze. Przejdźmy, jednak wracamy do LiveKida. Baby Manager jest bardzo wdzięcznym tematem, bo to jest jeszcze bardziej urocze niż, wiem, śpiewająca grupa trzylatków w przedszkolu śpiewająca piosenkę. Ale przyszliśmy tutaj rozmawiać też głównie o LiveKidzie. Podczas tworzenia, z twojej perspektywy, może niekoniecznie wgłębiajmy się w bardzo techniczne, bardzo techniczne aspekty, ale podczas tworzenia jakieś takie momenty wow, odkrycia, takie, które po prostu nie wiem, chodziłeś podjarany przez tydzień, że odkryłeś coś zrobiłeś, albo twój zespół rozwiązał jakąś rzecz. Wiesz co, ja mam taką naturę, że ja momentów wow i tych eurek i tych pięknych momentów tak bardzo nie pamiętam, o nich szybko zapominam, ale mogę ci powiedzieć o momentach, w którym miałem odwrotny efekt, czyli Jezus Maria, co my robimy, nie? I tak dalej. To powiedz mi, Jezus Maria, co my robimy, a potem jak to rozwiązałeś? Mieliśmy skokowo w rozwoju firmy i w adopcji produktu przez rynek, czyli im więcej użytkowników korzysta z twojego systemu, zwłaszcza tych biznesowych, pojawia się problem, że
musisz zmieniać sposób, w jaki utrzymujesz relacje z klientami. Tak? To znaczy, mając 50 aktywnych klientów, żłobków i tam kilka tysięcy rodziców, wiedzieliśmy, co się u wszystkich dzieje. Obsługa klienta była w dziennym kontakcie, no prawie dziennym, nie? Z każdym z tych klientów, z wszystkimi się bardzo dobrze znaliśmy i byliśmy przekonani, że wiemy, jak korzystają z każdej funkcji systemu. Natomiast w momencie, kiedy ta liczba urosła z 50 do 200 czy 300, no to taki dzienny kontakt, mimo tego, że mamy ciągle bardzo dużo kontaktu z klientami, w sensie jako team obsługi klienta i sprzedażowy, to są ludzie, którzy cały dzień są dla dyrektorek, nauczycielek, rodziców, to musisz mieć już dobrze pozapinane narzędzia analityczne, żeby wiedzieć, co oni robią, tak żeby szybko reagować na problemy, żeby obserwować, które części systemu mogą być dla nich problematyczne, bo z nich nie korzystają albo nie korzystają tak, jakbyśmy sobie zakładali. I to był taki moment, który, bo myśmy się zorientowali dopiero w momencie, kiedy użytkownicy wyrażali niezadowolenie, że na przykład... Niebezpieczny moment, jakby na szczęście to nie było niezadowolenie na zasadzie, że coś było bardzo źle, tylko po prostu nie do końca umieli z niektórych funkcji korzystać. My też może z czasem przestaliśmy już tak bardzo podchodzić do tych użytkowników, że trzeba im wszystko wytłumaczyć i tak dalej, bo widzieliśmy, jak sobie super radzą z naszym produktem i wszystkie kwestie automatycznego onboardingu, takich wiesz, samouczków i tak dalej, troszkę odpuściliśmy. To jest bardzo ciekawe, bo ja spotykam się z takim przeświadczeniem, że właśnie trzeba bardzo, bardzo prosto i dokładnie tłumaczyć użytkownikom i dużo firm ma takie tutoriale korzystania ze swojej aplikacji. Tak, tak, tylko że... Kliknij tu, kliknij tam, jasne, będzie to. Tylko że tutorial aplikacji to jest też coś, co musisz zaprogramować i zrobić, przygotować, a my na samym początku goniliśmy za potrzebą klienta i klienci nam mówili, co jeszcze chcą, jakie funkcjonalności, moduły i tak dalej i my przedkładaliśmy nad właśnie tutoriale, onboardingi i tak dalej, w cudzysłowie dobro klienta, co powodowało, że na koniec dnia wcale ten klient nie był zadowolony, bo dostawał sporo modułów, z których nie do końca wiedział samodzielnie, jak skorzystać. A jak już było 200 osób, no to nie było możliwe to, żebyśmy każdej osobie codziennie tłumaczyli. Nie sklonujemy się. Tak. No i teraz jesteśmy, mamy kolejny taki milestone, czyli niedawno mieliśmy 500 aktywnych punktów i to też były jakieś wyzwania związane właśnie z analityką i użytkowaniem produktu. No i domyślam się, że za kolejne 1000-2000 placówek będzie podobnie. Czyli znowu się dowiemy, że coś... Coś nie tego? Tak, że coś trzeba zmienić, bo już na przykład, wiesz, już średnia albo jakaś mediana już kompletnie nic nie mówi, bo już jest tak dużo klientów, masa, bo my teraz mu się opieramy w niektórych miejscach na jakiejś na przykład średniej, nie? Albo na medianach czy jakichś dominantach, a może się okazać, że przy 100 tysiącach rodziców i 3 tysiącach placówek, to już jest kompletnie nieadekwatne. W sensie, że nic z tego typu metryki nie wyciągniesz. Nie? Tak forma, musimy powiedzieć, musimy zaznaczyć takie techniczne aspekty, to jak zbieracie dane? Z pomocą jakich? W tym momencie, jeżeli chodzi o takie zanonimizowane dane analityczne, To jest głównie Firebase, Google Analytics i jakieś... ze strony i z apki samej. No i Google Analytics i Firebase to są połączone produkty, to znaczy one w pewnym momencie na siebie nachodzą, możesz sobie część danych z Firebase'a wyeksportować jakby do Google Analytics, także to jest troszeczkę jakby jedno narzędzie. Jeżeli chodzi o dane ze strony, czyli bardziej marketingowe i sprzedażowe dane niż naszych użytkowników, to jest na pewno tylko Google Analytics, a w aplikacji mamy jeszcze Firebase'a. Rozglądamy się za lepszym narzędziem analitycznym, które troszkę bardziej jakby wpasowuje się w nasze potrzeby, także jeżeli będzie tego słuchał ktoś, kto wie albo prowadzi taką firmę, to zapraszamy. Jakub Pawelski zaprasza. Tak, livekit.com i chętnie kupimy. Bardzo mi się spodobało. Fakt, że twoja firma, twoja aplikacja rośnie, pokazuje też to, że na socjalach aktywnie mówisz o tym, że zatrudniasz. Że takie miałem wrażenie, nawet sprawdziłem, kogo szukacie i najbardziej podobała mi się osoba Złota Rączka. Nawet już nie pamiętam, co Złota Rączka do wszystkiego, jeżeli nie pasujesz tutaj do żadnej z, z tych... jeżeli nie pasujesz do żadnej z naszych pozycji, którą proponujemy, no to powiedz nam, co robisz. Tak. No ja używam social media tylko i wyłącznie tak pragmatycznie do celów biznesowych czy około biznesowych, bo nie czuję się w jakiejś
roli czy pozycji, żeby jakoś ewangelizować, czy się uzewnętrzniać tam. Robię to raczej w normalnym świecie, więc możesz mieć takie wrażenie, że ja tam tylko rekrutuję i pewnie tak ostatnio jest, że nie mam czasu za bardzo. Zresztą też jest ciężka i bardzo cienka granica między informowaniem, puszczaniem update'ów o tym, co się dzieje w firmie, a takim po prostu chwalipieństwem, nie? I po prostu no. LinkedIn jest pełen takich ludzi, którzy sobie po prostu robią selfie w najbardziej jakby takich successful momentach i piszą, wiesz, jak to było ciężko dojść do tego momentu. Ja raczej nie chciałbym być w tym worku coachingowych mistrzów i tak dalej. A jeżeli chodzi o podejście do rekrutacji, tak, my już jakiś czas temu zrozumieliśmy, że zatrudniamy przede wszystkim ludzi jako po prostu człowieka, a nie sales managera numer 8. Dlatego nawet jak właśnie nie pasujesz do żadnej obecnej kategorii, to chociaż nam, jeżeli przyszedłeś na naszą stronę, chcesz u nas pracować, to daj nam chociaż znać, bo być może za miesiąc, dwa, trzy będziemy szukać. Właśnie tak się zastanawiałem, co ja bym umiał, ale ja umiem śpiewać i robić podcasty. Śpiewać, no nie wiem, po rosyjsku umiem rozmawiać. Okay. nie wiem, czy mam w tę stronę, czy jestem w stanie wam w czymś pomóc. Na razie w Rosji nas nie ma, być może będziemy się pojawiać. No tylko Polska, Niemcy i Szwajcaria na chwilę obecną. Ale Niemcy i Szwajcaria to w porównaniu do Polski ciągle są pierwsze kroczki i do końca roku mam nadzieję, że wybierzemy jeszcze dwa takie rynki, które zaczniemy, rynki zagraniczne, które będziemy no, dużo poważniej traktować. Mam wrażenie, że będzie to zachodnia Europa, takie mam dziwne wrażenie. Myślę, że nie wschodnie, to tak. Kiedy aplikacja tak naprawdę wyszła? Jaka była data? Pamiętasz datę premiery? No data premiery to będzie niezbyt trafne określenie, bo projekt zacząłem pod koniec 2017, czy no w 2017 i to było właśnie takie typowe MVP robione pod jednego beta testera, jakim była moja mama i jej żłobek. I potem gdzieś tak na początku 2018 roku, przez cały jakby rok 2018, to był czas, kiedy ja robiłem to tylko z moim wspólnikiem Mateuszem i od połowy jeszcze z Przemysławem Baranem. I wtedy mieliśmy 300-400 użytkowników, więc de facto system już był live, jakby używany przez świat, powiedzmy. Natomiast dopiero pod koniec, w połowie, trzecim kwartale 2018 to była już ta finalna wersja systemu, jeżeli chodzi o backend, wszystkie aplikacje webową, mobilną, bo też rozwiązania, które były na początku, bo to były aplikacje natywne, tak, w sensie natywne, że osobne codebase'y na Androida, na iOS-a, to jest coś, z czego potem wyszliśmy, obecnie mamy... Co jest teraz? Teraz jest React Native, jeżeli chodzi o aplikację mobilną. Jakby zakochałem się w ogóle w tej technologii. Dlaczego? Wiesz co, bo ja jestem programistą aplikacji mobilnych natywnych w iOS-ie, jeżeli chodzi o to, co robiłem wcześniej przez lata i byłem przyzwyczajony do jakiegoś tam tempa pisania produktu, że to trwa tyle i tyle, do ilości kodu, który trzeba nastukać, żeby coś się wyświetliło i byłem też przyzwyczajony do non-stop spotkań synchronizujących się z Androidem. Aha. To masz, wiesz, jakby dwie grupy ludzi, które mają robić de facto kopię wzajemną, nie? Te aplikacje powinny być możliwie do siebie zbliżone. I w momencie, jak zobaczyłem, że da się tworzyć jedną aplikację, która nie ustępuje, jeżeli chodzi o performance i różne jakby kwestie wydajnościowe i generalnie nie rozróżnisz tej aplikacji. Oczywiście mówimy o użytkowaniu, o typie aplikacji takie jak live kit, tak? Bo jeżeli byśmy robili Google Mapsy czy jakieś AR-y i tak dalej, to na pewno wtedy React Native odpada, ale do prostych jakby aplikacji, które wyświetlają treści i są jakby po prostu użytkowym interfejsem, to jest moim zdaniem świetna technologia. Oszczędzony czas, pieniądze. Czas, pieniądze właśnie. No i oczywiście jakość, no bo mamy dużo cross-platformowych technologii, ale mnóstwo, wiesz co, no, ja się spotykałem z Cordową, PhoneGapem, Xamarinem i to były technologie, które może tam czas oszczędzały, nie wiem, zapewne tak, no bo pisaliśmy kod raz, ale no jak brałeś to do ręki, to nie chciałeś z tego korzystać, to już w sensie po prostu to nie było ani odpowiednio responsywne, ani... Tak, i nie przypomniało aplikacji natywnej, to jest bardzo ważne. React Native, już tak technologicznie mówiąc, pod spodem jest aplikacją natywną, to są po prostu natywne elementy, osobno jakby zaimplementowane pod spodem na Androidzie, osobno na iOSie, a nie jakaś taka próba zrobienia, wiesz, hybrydy a la strony internetowej, w sensie WebView, który jest interaktywny, więc tak, to jest świetna technologia. A przez przypadek się o niej dowiedzieliśmy, bo grupi byliśmy u naszego
kolegi Rafała Agnieszczaka, który co jakiś czas lubi powytykać nam trochę błędów w bardzo jakby konkretny sposób, na naszą prośbę, my tam przyjeżdżamy na sparingi. A to złoty człowiek. Tak, złoty momencie. Człowiek, naprawdę. Nie wiem, czemu tyle czasu nam poświęcił, kilka razy. I... Może was lubi po prostu, albo macie dobry produkt, albo... Nie, miłym człowiekiem jesteś? On jest raczej miłym człowiekiem, po prostu. W sensie bardzo takim, wiesz, pomocnym dla całego jakby społeczeństwa przedsiębiorców internetowych. Mhm. I, no i on właśnie nam, bo ja byłem wtedy bardzo, wiesz, byłem jeszcze takim bardzo programistą, jeżeli chodzi o mindset, nie ma opcji, żeby to nie było natywne. To musi być idealne, to bo byłem jakby zarażony tymi kordowami i tak dalej. No i w pewnym momencie Rafał nas jednak przekonał jakby biznesowo, że to ma sens. No i się okazało, że ta technologia jest dużo lepsza niż te wszystkie, z którymi miałem wcześniej styczność jako użytkownik. No. Mówiliśmy o zbieraniu danych. Wiesz, przyszło mi, cały czas uderzam w ten ludzki aspekt, bo jest to aplikacja niezwykle humanitarna, humanistyczne podejście. Mhm. Ludzie... Takie mam wrażenie, że jak już przekonasz, czy wasza firma przekona dane przedszkole, albo przedszkole po prostu zaaplikuje sobie te aplikacje, zacznie jej używać, to w domyśle ta aplikacja jest mobilna, żebyś po prostu na komórce mógł sobie odpalić. Tak. A czy jest jakieś, nie wiem, napotykasz jakiś opór z przejścia z webowej aplikacji, a chętniej ludzie używają webowej aplikacji, czy jednak mobilnej? Nie, to jakby u nas 90% ruchu jest w aplikacji mobilnej. Aha. Ja się zawsze trochę śmieję, że my z braku laku troszeczkę zrobiliśmy tendencję na rynku, bo ja byłem programistą aplikacji mobilnych, więc my na początku, to jest w ogóle najgorszy scenariusz, jaki jest możliwy, bo byłem jeszcze programistą na iOS-a, więc my mieliśmy na początku tylko aplikację na iOS-a, tylko, nie? I dopiero potem dorobiliśmy Androida. A wtedy były jakieś rozwiązania, dla przedszkoli, bardziej dla przedszkoli, jakieś takie starsze rozwiązania, one wszystkie były webowe, czyli na komputer, żeby musisz sobie wejść w przeglądarce, nawet nie na telefonie, w przeglądarce, tylko na laptopie czy po prostu desktopie. I do tego był trochę rynek przyzwyczajony, bo też dzienniki były przeglądarkowe i tak dalej. No, tam Librus chyba tam w szkołach. Tak, Librus, Vulkan, Mobirek, to wszystko raczej lepiej się tego używało na komputerach. Ale my, ja nie wiedziałem, jak napisać aplikację na przeglądarkę, nie umiałem tego robić, więc pisaliśmy na telefony i wiesz, jakby staraliśmy się tym ludziom sprzedawać wizję, że proszę Państwa, teraz już tylko na telefonach, szkoda czasu siedzieć przy komputerze, wszystko musi być mobilne i tak dalej. I tak trochę dorobiliśmy jakby teorię do praktyki, do tego, co mieliśmy. No i teraz to jest jakby standard, że wszystkie firmy, które teraz powstają, w sensie konkurencja, to robią już głównie jakby apkę mobilną, a webową jako dodatek. Nie? To się chyba nazywa serendipity po angielsku. Taki moment, kiedy czegoś tam szukasz, a odkrywasz zupełnie coś innego i to chwyta. Tak, bo to u nas bardzo chwyciło, bo choćby z natury pracy przedszkolanek, wychowawców i tak dalej, to jest dla nich dużo łatwiejsze, żeby mieć jakieś małe urządzonko gdzieś na ścianie, gdzieś w ręce, wiesz, na półce i szybko ja coś się, kliknąć. Ja się dzisiaj to, a tamto. No, wyklikać niż siadać do komputera, nie? Ale to nie była jakby strategia, że my usiedliśmy, przeanalizowaliśmy i wyszło nam, że to musi być mobilny produkt ze względu na specyfikę użytkowania grupy docelowej, tylko to było tak, że po prostu umieliśmy napisać to na telefon, więc naklepaliśmy to na telefon. Fajnie, to chyba wiesz, o tym mówi też trochę Gary Vaynerchuk, o takim prowadzeniu startupów, że tak, Gary Vaynerchuk, że umiejętności plus łód szczęścia w tym wypadku. Na pewno, jakby ja myślę, że moje życie to jest jeden wielki łód szczęścia, w sensie jak wiem, że zawsze jest łatwo łączyć kropki do tyłu, ale jak ja sobie pomyślę o różnych losowych wydarzeniach, które jakoś tam się potem splotły w, wiesz, szczęśliwy ciąg zdarzeń, to no, tak. Chwyta. Porozmawiamy jeszcze o funkcjach w aplikacji. Ja się tą aplikacją pobawiłem jako rodzic. Okej. No bo po prostu jest mi to bliższe. No jasne, jest to. No na pewno rodziców w tym wypadku. No założyłem, że więcej jest rodziców niż dyrektorów, niż zarządzających, więc ze strony rodzica. Podoba mi się ta aplikacja, łatwo mi się nawiguje w tej aplikacji, łatwo mi się klika. Jakbym miał dzieciaka, to bardzo chętnie... Byś korzystał. Bardzo chętnie bym korzystał, ale wiem, że z jednej strony w którymś momencie miałbym taką pokusę, że ja musiałbym patrzeć, co ta moja pociecha robi w kółko. Komunikator. Tak.
Jaka jest technologia tego komunikatora też? Wszystko w Reakcie? Nie no, w sensie nasz jakby system ma dwa środowiska. Pierwszy to jest mobilny na Androida, iOS-a i to jest w pełni React Native'owa aplikacja. Z jakimś małym elementem, może gdzieś tam w jakichś zakamarkach w panelu placówki możesz znaleźć jakieś WebViewsy faktycznie, a aplikacja webowa to jest w pełni Vue.js. I tutaj komunikator, w sensie, czyli na przykład, nie wiem, czat, galerie zdjęć, ogłoszenia, no to one są w takiej technologii, w jakim jesteś środowisku. Jak masz telefon z Androidem, to jest React Native, jak jesteś na przeglądarce, to Vue.js. Ciekawe feature'y w tym komunikatorze. Tym komunikatorem ja mogę sobie porozmawiać z panią wychowawczynią, dobrze myślę? Wiesz co, bo komunikator to jest słowo, które może niezbyt dobrze oddawać w ogóle cały ten moduł. Bo, to rozwiń, opisz. Tak, bo komunikacja jest między placówką a rodzicem jest naprawdę tam wielokanałowa i ten kanał zależy od zastosowania. To znaczy, po pierwsze mamy oczywiście grupowe ogłoszenia, czyli po prostu nauczycielki dodają ogłoszenia, które trafiają do wszystkich rodziców, potem mogą sobie zobaczyć, kto przeczytał i tak dalej. Mamy dzielenie się mediami z wycieczek, czyli wszystkie filmiki, zdjęcia z jakichś tam wyjść, nawet na spacer i tak dalej, to jest kolejna taka jakby broadcastowa forma komunikacji. Są jeszcze dzielenie się plikami, jeżeli jest jakaś potrzeba, bo czasami jakieś PDF-y, jadłospisy i tak dalej. No, dzieciaki mają jakieś tam alergie. Dokładnie, a poza tym jest jeszcze coś stricte, jeżeli chodzi o twoją pociechę, czyli po pierwsze informacje z przebiegu dnia, to jest coś, co... Kiedy ja się spał, kiedy ja się jadł? Kiedy jadł, ile jadł, co robił i tak dalej. Oczywiście ilość i szczegółowość tych informacji zależy od placówki, bo są bardzo różne placówki i tutaj nie ma co walczyć jakby z rzeczywistością. Jeżeli ktoś płaci na Wilanowie 4000 zł miesięcznie za dziecko, to wymaga po prostu innej szczegółowości informacji niż ktoś posyłając dziecko do troszkę bardziej budżetowego, publicznego przedszkola, tak? I to nie jest coś złego, tak, że jedni w Live Kidzie zobaczą każdy detal z tego, co się dzieje z dzieciakiem, bo wcześniej też dostawali każdy detal, tylko że na papierze albo ustnie i tak dalej, bo po prostu płacą za to, że jakość tej obsługi, znaczy może nie jakość obsługi klienta, ale no wiesz, co mi chodzi, generalnie, że no, dostajesz to, za co płacisz. Ilość opisów, ilość danych. Dokładnie. A są placówki, w których dostajesz tylko takie jakby ramowe informacje, co się działo mniej więcej w ciągu dnia. I to jest jakby najbardziej okej. Okay. A poza tym placówka jeszcze wysyła ci, w sensie wychowawcy mogą ci wysyłać wiadomości na czacie, czyli właśnie domyślam się, że to jest ten komunikator, o którym mówiłeś. Tak. Zarówno to pisząc, w sensie ręcznie faktycznie wstukując wiadomość, jeżeli jest jakaś taka potrzeba, ale większość to jest wysyłanie szablonów, bo wiesz, to co się dzieje w żłobku i przedszkolu, to jest bardzo powtarzalna sprawa, więc my przygotowujemy, znaczy właściwie placówki same sobie konfigurują szablony wiadomości, tak, żeby potem móc 2 sekundy wystukać do konkretnych rodziców to, co chcą wysłać, albo do jednego rodzica. Dobrze. Tak, to jest ta oszczędność też czasu, którą teraz... Tak. Wiesz, zastanawiam się, czy w którymś momencie aplikacja nie spowoduje jakiegoś wzrostu papierologii, tylko tej takiej cyfrowej, że nagle panie będą musiały wypełniać wszystko w aplikacji. To jest zagrożenie, że przejdziemy z papierologii to jest w ogóle fizycznej taka, na cyfrową. To jest taka w ogóle obiekcja naszych potencjalnych klientów, czy klientów, którzy się zawsze na początku boją, czy panie nie będą siedzieć z nosami w telefonach, czy jeszcze więcej nie będą klikać zamiast dzieci. No jakby to chodzi o podejście, że my zmieniamy tylko i właściwie optymalizujemy medium transmisyjne, nie? Tak mówiąc technicznie, czyli zamiast zapisywać na kartce, co trwa bardzo długo i przyklejać na szafkę albo w jakimś kajeciku zapisywać, co się dzieje, to szybko to wyklikują i jakby my zawsze wdrażając takie przedszkole naciskamy na to, żeby nie zmieniać jakby takich przyzwyczajeń czy tego, co jest ważne, czyli jeżeli dostarczamy tylko taką część informacji, czyli czy dziecko po prostu jadło, czy nie jadło, to nie zapisujmy w aplikacji teraz szczegółowości, czy zjadło 70% zupy, czy kotleta i tak dalej, bo to zupełnie nie o to chodzi. To ma ułatwiać pracę i oszczędzać czas, a nie produkować nowe obowiązki, wiesz, nowe rodzaje informacji, które musisz wypełniać, dostarczać. No nawet taka papierologia by, ta cyfrowa, no tak koniec końców, at the end of the day, to wychodzi na to jednak,
że szybciej się po prostu wyklikuje. Nie, no to jasne, szablony, nie? Zwłaszcza, że możesz, my staramy się wszystkie części systemu właśnie i projektować, i optymalizować pod kątem tego użycia, nie? Mhm. Czyli jeżeli widzimy, że coś jest bardzo powtarzalnego, typu właśnie wiadomości na czacie, co chwilę, że dziecko ma temperaturę, proszę odebrać, dziecko ugryzło drugie, musimy porozmawiać, i różne takie rzeczy, to po prostu tworzymy do tego szablony i mogą sobie szybko to wyklikać. Jak jest z upoważnieniami? W aplikacji są pewne upoważnienia, bo to chodzi mi o trudności natury prawnej. Tak, no mamy... Imię, nazwisko, nie wiem, wiek takiego dzieciaczka. Tak. Jeżeli chodzi w ogóle o całe RODO i wszystkie tego typu rzeczy, nie, no to... Nie obejść, to trzeba zaimplementować i nie można łamać tego. Dokładnie. No to jest coś, co my musimy brać, tak samo jak na przykład bezpieczeństwo danych, bardzo poważnie, tak. Bo działamy w bardzo wrażliwym obszarze, bo to są jednak dzieciaki. Dwa razy, bo to nasze dzieci plus ich dane. Dokładnie. Więc no my ani nie oszczędzamy czasu, ani pieniędzy, jeżeli chodzi o konsultacje prawne i o przygotowanie po pierwsze odpowiednich dokumentów, bo nie zapominajmy, że RODO niestety to jest w znacznej części przygotowanie odpowiednich opisów i zasad działania w ramach jakiegoś systemu, a nie faktycznie implementowania nowych algorytmów szyfrujących. A jak już mamy gotową tą kwestię prawną, znaczy mieliśmy, bo to już tam to przechodziliśmy, no to wtedy betonujemy system tak, żeby nie dało się nic zrobić, wiesz, niepożądanego. No wszędzie to Cerbery jest... postawicie, tak? Tak, Cerbery są u nas na każdym kroku, bo no, nie wyobrażam sobie, jakby to PR-owo wyglądało, gdyby cokolwiek, kiedykolwiek, wiesz, miało, nie daj Boże, wyciec. Dlatego to jest dla nas jakby priorytet numer jeden. Blog. Jeszcze ze strony rodzica, na funkcjach rodzica jest blog. I tam są treści, ktoś wam pisze te treści, skąd bierzecie treści? My w ogóle, jeżeli chodzi o content marketing, tak już mówiąc branżowo, bo rozumiem, że podcast jest dosyć branżowy, to robimy bardzo dużo. Czyli jakby ta cała nasza działalność edukacyjna, która jest wiadomo, że pośrednio robiona po to, żeby budować świadomość marki, żeby jeszcze bardziej ludzie kojarzyli Leifkida z tą branżą niż z samym produktem, ale tak naprawdę robimy to pro bono, w sensie robimy to dla rynku, bo tego się nie da mierzyć w krótkim terminie. Produkujemy treści bardzo dużo, zarówno w formie bloga, czyli po prostu artykułów na blogu. Jeżeli sobie sprawdzisz, poczytasz, to nie są takie... To nie jest SEO blog, gdzie my wrzucamy, wiesz, jakiś krótki post. Nie, to jest pisane mocno przez ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią. Dokładnie. I mamy też taki format Akademia Life Kit i to są cykle webinarów z ekspertami, gdzie my jesteśmy hostem bardziej niż osobami, które się wypowiadają i zapraszamy ekspertów z branży dziecięcej wszelakiej. Czy to są bardziej webinary dla dyrektorów i wtedy kwestie związane z zarządzaniem placówką, jakimiś aspektami prawnymi, dotacjami i tak dalej, przez wychowawców, czyli tu są bardzo dydaktyczne i pedagogiczne treści i rodziców również tutaj jakieś dietetyczki, inne osoby, które tego tematu bardziej pedagogiki, dydaktyki, ale w domu dotykają. A u siebie mamy jakby na pełny etat, już tak mówiąc przyziemnie, po prostu Izabelę, która zajmuje się jakby całym naszym contentem i copywritingiem i tak dalej. I to działa, bo to się dobrze czyta, to się... Mi się podobało po prostu sobie poczytać trochę o tym, jak tam dzieciaki, nie wiem, no tak ogólna myśl, jak się wychowuje dzieciaki, albo jak to dobro dzieciaka, danego dziecka ma być zapewnione. O tak. Tam jest bardzo dużo ciekawych artykułów, ja nie czytam każdego, ale zdarza się tak, że raz nawet się złapałem na tym, że włączyłem sobie jeden webinar dla dyrektorki, żeby zobaczyć, czy wymagania jakościowe, jakie tam chciałem, żeby były, czy żeby był dźwięk ładny i obraz, czy są spełnione, i zostałem na 50 minut, bo po prostu... Wciągnęło cię. Tak, wciągnęło mnie. A to fajnie, jak cię wciąga sama rzecz, którą tworzysz. Tak, to fajnie. Tak. To jest też, według mnie, z mojej perspektywy, to jest bardzo dobry moment pokazujący oddanie tej aplikacji. Bo to chyba było tak, że po prostu nawet nie wiedziałeś, że cię to tak zainteresuje. Kompletnie, ani żłobki, ani przedszkola, tym bardziej, no nie, jakby to jest wielka niewiadoma. To jest to szczęście, czy jakby taki, wiesz, po prostu niespodziewany czynnik. Dyrektor, mocno się skupiliśmy na rodzicach, nie możemy o dyrektorach zapomnieć. Jaka jest według ciebie najciekawsza funkcja, którą opracowaliście dla strony dyrektora w tej aplikacji?
To jest trochę jak z dziećmi. No, masz kilkoro dzieci, nie chciałbyś kogoś skrzywdzić. Więc jakby dobrze, mogę ci powiedzieć, ale jest takie dziecko, które zawsze przychodzi pierwsze na myśl. Jest jeden moduł, który jest takim moim brzydkim kaczątkiem, który ja bardzo bym chciał, żeby był jeszcze bardziej używany przez dyrektorów. Mhm. I to się stanie. My go poprawimy, albo w sensie albo lepiej zaadaptujemy do rynku, albo rynek w końcu zrozumie, że to jest ważna rzecz. Mhm. Dostarczamy. Mamy dane z tego, kiedy dzieci przychodzą, kiedy wychodzą, kiedy nauczyciele przychodzą, bo mamy też grafiki pracowników. Kiedy dziecko przychodzi, wychodzi? Po prostu się klika na tablecie. Tak jakbyś puszczał po prostu piosenkę, nie? Play, pause. To trochę jak z dziećmi. Puszczasz dziecko do przedszkola i ono zaczyna nawijać. Dokładnie. Jesteśmy w stanie rysować wykresy, ile w danym czasie jest dzieci w placówce, ile jest nauczycieli, a jest bardzo ściśle określone ustawą, ile ma być maksymalnie, ile może być dzieciaków na jednego nauczyciela. Tak. No i to są jakieś tam wykresy, jak już siedzimy w tablicy, to ci pokażę, że no, mamy ósmą, dzieciaki się schodzą, no i potem wychodzą, nie? I potem wychodzi tak. Wykres dzwonu chyba, tak? Tak, ale mamy jeszcze teraz nauczycieli. I nauczyciele bardzo często są zatrudnieni tak. Aha, odtąd dotąd. Tak, i to jest, ja jako przedsiębiorca patrzę na to, że to są zmarnowane po prostu dolary. Tutaj można by jakoś zoptymalizować ilość nauczycieli, tak. Bo wiemy, że średnio tutaj nie ma wszystkich dzieciaków, więc nie muszą być wszyscy od ósmej, albo mogą robić coś innego. Więc bardzo bym chciał, bo my teraz dostarczamy po prostu panel analityczny, który ci to pokazuje, możesz sobie to z tego wyciągać wnioski, ale bardzo chciałbym, żebyśmy kiedyś zrobili coś takiego w tym panelu, żeby przekonać faktycznie dyrektorów, że warto bardzo się skupić na tych wolnych przebiegach, na tych godzinach. Czyli nauczyciel jest 8:16, a dzieciaki przychodzą powiedzmy 8:15, 8:20. No i przychodzą jakby skokowo i faktycznie tak, o 10:00 tak. Dopiero... Jest pik. Tak, przykładowo. No, nie, to nie jest 10:00, to jest raczej kwestia, że przychodzą o 7:00, a rozumiem, o 9:00 jest ten pełen jakby zestaw dzieciaków. No, no ale to są, wiesz, jakby... To rzeczywiście, no wtedy... Można wykorzystać ten czas, jeżeli dzieciaki jeszcze są, nie wiem, senne, jeszcze się nie zacznie cały szum w przedszkolu. Dokładnie. Ja oczywiście nie mówię, że, bo to jest średnia, tak. Jeżeli będziemy wyciągać wnioski, więc oczywiście nie można polegać 100% na średniej, bo raz jest więcej, raz jest mniej, a musi być odpowiednia ilość nauczycieli dla odpowiedniej ilości dzieci. To chyba jest 8:1 czy coś takiego. Natomiast można by było jakoś zagospodarować obowiązkami inaczej. Ja po prostu... Widziałem kilka razy u nas w firmie, kiedy kazaliśmy może brzydkie słowo, ale robiliśmy coś od do, bo tak nam się wydawało, że trzeba, przykładowo, że handlowiec powinien pracować od do, a tymczasem jakby to jest kompletnie bezcelowe, bo na przykład jego skuteczność między 15 a 16 jest żadna i nie ma w ogóle żadnego powodu, żeby on wykonywał te połączenia. Nie? I bardzo bym chciał, żeby w tej branży, bo jestem przekonany, że tam też są takie miejsca do optymalizacji, jeżeli chodzi o czas pracy, żeby coś z tym zrobić. Może się trzeba spytać nauczycieli, czym by się zajmowali, albo dyrektorów, czym by się... Dyrektorów, bo nauczyciel powie, że najchętniej to by się zajmował wtedy, żeby miał święty spokój, tak naprawdę. No, ale może to, być taka to informacja. Pytałeś jakby najciekawszą funkcję, więc jakby mi się bardzo podobają te wszystkie wykresy i analiza w ogóle pobytu dzieci, pobytu kadry i tak dalej. Data is the new oil, to mówi Eric Hsu, tak, partner tak, Nila tak, Patela. Tak. Tak. Mamy jesteśmy nową ogóle, mapę. Jako, Tak, jako firma jesteśmy bardzo data-driven. W sensie my wszystkie decyzje, procesy i tak dalej opieramy na po prostu twardej analizie danych, bo one nie kłamią po prostu i nie podlegają emocjom. Odnośnie emocji, to emocje może budzić jeszcze posiłek. I to jest ze strony dyrektora, rozumiem, tak? Ja jako rodzic mogę zauważyć, że moje dziecko nie może pić mleka. Albo nie wiem, nie może jeść pszenicy, bo ma alergię, tak? Jak działa tak bardzo wysoko, nie, bardzo nisko poziomowo? Jak rozwiązujecie kwestię posiłków? To generalnie wygląda to raczej tak, że masz, biorąc pod uwagę preferencje żywieniowe twojego dziecka, tu bardziej alergię, tak, a nie preferencje, że woli burgery, a nie zamiast pizzy, jest jakaś domyślna dieta. Tak. Bezglutenowa, bezlaktozowa i tak dalej. I tutaj raczej rodzic nic nie chce zmieniać w trakcie.
Natomiast są sytuacje, w których na przykład chcę zabrać dziecko wieczorem do dziadków albo po południu do dziadków, wcześniej odebrać. Żeby się nie najadło. I po pierwsze, żeby się nie najadło, albo na przykład, żeby oszczędzić pieniądze, że po co ma jeść ten obiad albo zamawiać ten obiad, jeżeli tak nie będzie jadło, bo zaraz zje u babci. Mhm. Albo chciałby ktoś wziąć sobie na przykład dwa obiady, bo też chce wziąć dla siebie. To jest jakby normalne, to się zdarza. I każdy lubi jeść. Dokładnie. Zwłaszcza, że powiem ci, że my mieliśmy nawet taki czas, że ktoś w pracy jadł rzeczy z zaprzyjaźnionego żołądka. W sensie, że domawiał sobie, bo po prostu to jest bardzo dobre jedzenie. Jakościowe dla dzieciaków. Tak. Siłą rzeczy tak, musi nie być jest, dobre. Nie jest przesolone, nie, wiesz, jest takie naprawdę... Zdrowe. Tak. Ma odpowiedni składniki odżywcze. I albo na przykład twoje dziecko będzie chore i chcesz odwołać tyle posiłków, ile się da. No, śniadania zostały już zamówione, ale obiady jeszcze nie. Więc my pomagamy przede wszystkim w tym. Czyli rodzic może sobie przez swoją aplikację zarówno zgłosić nieobecność do danej tam godziny, jak i odwołać, domówić, zmienić posiłki. Mhm. Tutaj bardziej, tak jak wspomniałem, zmienić nie, że pod kątem preferencji żywieniowej, bo to jest jakby domyślnie ustawione per każde dziecko, tylko raczej chodzi o takie sytuacje typu zabieramy dziecko wcześniej, później albo chcemy obiad jeszcze dla męża, bo mi się nie chce gotować. I to jest z perspektywy rodzica. Natomiast jaki problem z perspektywy dyrektorki nie rozwiązujemy, to jest to, że nie marno trawi się wtedy jedzenie. Bo często jest tak, że rodzic, bo jak było, że tak się wyrażę, przed Life Kidem, czyli wszyscy dzwonili, pisali maile, SMS-y, właśnie dzwonili, mówili w szatni do opiekunek i wiesz, ten cały szum informacyjny powoduje, że potem bardzo łatwo jako dyrektor być w sytuacji, ale ja zgłaszałam, że nie chcę tego obiadu, albo a ja zgłaszałam, że poproszę... Oszczędność tak. pieniędzy. I ty wtedy nie jesteś w stanie, jeżeli ktoś ci wierzy słowo na słowo, to ty jako, bo to jest swój klient, rodzic, tak. No to jesteś w kiepskiej pozycji negocjacyjnej. I prawdopodobnie, i tak nasi dyrektorzy zazwyczaj, no okej, okay, dobrze, no to trudno. I wtedy, no bo nic z tym nie zrobisz. Jak ci mówi, że mówiła pani Jadzi w szatni, że jutro nie chce obiadu, albo że wysłała... Albo nie doszło. Albo wysłała ci maila o 20, ty no nie sprawdziłaś jako dyrektorka tego maila, tak. No i nie bardzo masz co zrobić. A tutaj ustalamy jakby jasny system, przez który ta cała komunikacja się odbywa, oni sobie zamawiają i o danej godzinie dyrektorka po prostu wysyła listę posiłków do cateringu i wszystko jest jakby czarno na białym, wiesz, nie ma... Znowu oszczędność czasu, pieniędzy. No i mamy, nie marnuje się. Mamy nawet jeden takie bardzo fajne case study, że ktoś płacił za system 350 zł, a oszczędzał chyba 400 na tych jakby... na jedzeniu, które nie musiało zostać zamówione i wyrzucone do kosza, nie? I jakby pokryte opłaty przez żłobek, no bo rodzic nie do końca poczuwał się w odpowiedzialności, no bo on komuś tam kiedyś dał znać, nie? Także to jest bardzo fajna funkcjonalność z perspektywy dyrektora i finansów i też z perspektywy niemarnowanej jedzenia, nie? Bo to jest jakby dobro, którego w Europie mamy dużo, ale myślę, że takie podejście, jakie mamy obecnie, czyli wyrzucania non-stop jedzenia i marnotrawienia, to nie jest coś, co powinniśmy kontynuować. No dobra, nawet trochę ekologiczna postawa w tym momencie nawet wchodzi. No, nie chciałem jakiejś wielkiej teorii do tego dorabiać, ale... Dobra tendencja. O. Tak. Jakbyś miał popuścić wodze fantazji, to w którą stronę pójdzie Life Kit i kiedy stanie się Googlem żłobków? Googlem żłobków... I przedszkoli. Nie chciałbym teraz obiecać jakiegoś konkretnego roku, natomiast no my idziemy w tą stronę, że chcemy być kojarzeni nie tylko i wyłącznie właśnie z byciem w żłobku, jakąś apką do zarządzania, czy dla rodzica do zamówienia posiłków, tylko chcemy być takim całym ekosystemem dla tej branży jakby dziecięcej od 0 do 6. Stąd właśnie krok Baby Manager i takich kroków w przyszłości będzie więcej, bo chcemy być po prostu, tak jak wspomniałeś, takim Googlem dla dzieciaków. To jak będziesz miał następny milestone ogromny, to ja cię zapraszam do naszego podcastu. Bardzo ci dziękuję. To było po mojej stronie. Dzięki. Super miłe 50 kilka minut rozmowy o dzieciakach, o tym, jak się dzieciaki no, trochę kontroluje, trochę pomaga, jak mamy dobro dziecka. A ty masz dzieciaki? Jeszcze nie. Okej. To ciekawa rozmowa. Dwóch gości bez dzieciaków mówi 50 minut o dzieciakach. No ale... Leży tam na sercu dobro dzieciaków, lubimy. Pewnie. Jakub Pawelski, człowiek, który trzęsie Life Kidem, człowiek, który za kilka lat będzie miał aplikację, która będzie Googlem wszystkich żłobków i która będzie dostarczać super fajne i ciekawe rozwiązania, które będą jednocześnie oszczędzać czas, pieniądze i pomagać dyrektorom, rodzicom
Wszystko, dokładnie, żeby dzieciaki były zdrowe i zadowolone i żeby fajne piosenki śpiewały. Nic dodać, nic ująć. Miłego dnia. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Do usłyszenia. To była Escola Mobile Live. Cześć.